Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kina ze mną jest Madzia. Cześć. I w sumie to sól, sól, pieprz, pieprz. Oregano i bazylia. Słuchajcie, lecimy sobie dalej z sinsiorami. Zmieniłyśmy sobie fryzurę na fryzurę z jakiejś takiej strony. Magda coś wynalazła, więc... Mi widzowie podesłali. Tak. A zgadnijcie, dlaczego kina jest taka rozczulona od samego początku? No, widzisz, wszyscy zgadli. Dlatego, że basen masz. Tak! Wybudowałam nam tu taki mini basenik. Z żółwikiem. Z żółwikiem różowym. Czy on jest fioletowo-zielony? Idź się wykąp tam w tym basenie. Nie było. Nie ma. Jeszcze nie dodali. A myślę, że z czasem to dojdzie. Bo trampoliny chyba nawet w trójce doszły. Zobacz, dopiero później. Pod wodą ten taki jeszcze zrobić. Ale dobra, kina. Niestety. Kocham cię, skarbie, ale cię na razie olewam. Idę pływać. Wysikaj się tam. Nie? To najsam pierwsiku. Widzisz, ja bardziej wiem, czego ty potrzebujesz niż ty sama. Oj, w końcu się nauczyłaś klikać jak należy. Już ostatnio tak klikałam, bo ciśniesz mi. O, ja cię cisnę. No raczej, czy twój syn gra z ojcem? Znaczy, twój syn gra z ojcem. Okej. Okay. Słuchajcie, z góry ostrzegam, że odcinki w tym tygodniu też będą krótsze. Jest to spowodowane tym, że mnie nie ma w momencie, kiedy wy widzicie ten odcinek. Ja pilnuję interesy. Tak. Ja sobie siedzę w stolicy i mam... Na stolnicy? Może niekoniecznie, ale mam... O, w stolicy, na stolnicy i kluski lepisz. Warszawskie. No ja tam wolę robić coś innego z kimś innym na tej stolnicy. Ale... Stolnica jest za mała, żeby na tym się udało. Połamiecie! Damy radę. Widziałeś kiedyś dwa wieloryby na stolnicy? Nie, ale zobaczę. Okej. Okay. Strzelimy sobie selfie i ci wyślemy. O, jak mi słodka. Zobaczymy, czy ci będzie, jak zobaczysz to zdjęcie. Nagram ci, wiesz, reakcję. Okej. Okay. Kino! Przestań żreć. Boże, jaką ty masz straszną minę. Jak szanie. What the fuck? Weź się, dziewczyno, ogarnię. Ja rozumiem, że stolicy zobaczymy. Ale to wygląda jak Joker, ty. Wiesz co, to wygląda, jakbyś zobaczyła nad sobą latający statek, a w tym samym czasie kosmita ci wsadzą, nie powiem gdzie i co. Nie mam w planach weekendu z tym. A czego będzie zmieniłyśmy sobie stroje kąpielowych? Bo nie wiedziałyśmy, że są stroje kąpielowe? Jak to nie wiedziałyśmy? No zawsze się będziesz kąpała. Czy no już wiem, że są. Wiem, w sukni ślubnej. No, powiedzieliście, że mi się zaprzyjaźniło teraz z misterem i że może zabanglać to, że... Może zabanglać ten to, ślub. Że... Tak. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Nie kończ. Nie, jestem... Jesteś w ciąży, nie możesz się przesilać. Jestem dzisiaj bardzo nieogarnięta, ale... A zobacz, czy można zabrać drabinkę. Nie. Który? Będę musiała swoją simkę wydać za mąż i zrobić basen. Piękny plan. Z góry was przepraszam za pralkę w tle, ale do... Za cholerę nie miałabym kiedy tego nagrać, więc mam nadzieję, że doceniacie to, że odcinki są pomimo tego, że są krótsze i że słychać pralkę w tle, no ale cóż. Nikt nie słyszy pralki w tle, ale okej. Okay. No to, że ty jej nie słyszysz, to nie znaczy, że u mnie na kamerze jej nie będzie słychać, nie chcę cię martwić. No jak Skype nie wyłapuje, to raczej kamera też nie. No właśnie, kamera jest bardziej czuła niż Skype'a. Super, tobie, że przyszłaś. Zwłaszcza jak o 22 przychodzi taki pan pewnie do ciebie. No. Ale pan chciał się ze mną chciał. Umówić na dzisiaj, a mnie dzisiaj nie ma. Weź zobacz, ile ja mam tego. Czemu ty masz zielone włosy? One są czarne, jak tak wyglądają. Czarne z zieloną poświatą. Idź spać. Bo ja mam jeszcze, wiesz, fascynację emocjonalną tymi kosmitami. Ty zobacz, lepiej co mi do roboty potrzeba, bo jej nie pamiętam. Co ci do roboty potrzeba? No to ja do Wojtka idę. Idziesz spać przede wszystkim. A później do Wojtka. Dobrze, do Wojtka pójdziesz jutro. Dobrze, mogę iść. Będziesz tak teraz siedzieć całe nagranie?
No, Magda mogłaby się ruszyć w trochę od tego kompa, nie? Mm. Mój talipek, co tam? No, widzę, że wybór strojów wie dupę. Ty, ja mam grzejnik na brzuchu. No. O. Nie wiem, pokaż ten drugi. Chociaż wiesz co, z bielizny można sobie też zrobić. Kochaj czego? Swoje Tamagotchi. Nie, nie let's play, nie ma let's play, bo nagrywam. Pokaż bieliznę samą. Gdzie tu masz bieliznę? Nie tu, wyłącz to. Co ci wyłączyć, Magda? No to do pływania wyłącz. Ja nie wiem. Widzę, że nie wiesz. No. Weź w to samo ciało bodajże, jak się wchodzi. Co? To drugie. To? No, nie. To... O. Ale patrz, było o, nawet zacne. To ja poproszę to pierwsze. No. W żółtym. I zdejmij kapelusz. Tak samo będziesz wyglądać, jak sobie założysz kapelusz. A w ogóle masz nowe czapki. Pokaż nowe czapki. Zamknij, Rej! Aha, pana parówkę masz. Czy nie, no parówkę to już miałam. Może chcesz, no, wiesz... Piszesz. Asasyn? Nie. A pokaż dodatki. Ja pier... No bo są nowe, okulary pokaż. Nie masz nowych. Są nowe. Widzisz, że się na żółto podświetlają. A, te gwiazdki, dobra. Nie, po prostu się wszystko to, co gdzieś tam miałam, się teraz podświetla znowu. Dobra, niech ci będzie. Ja czuję się, no. No. Już, zrobiona. Ja może nie będę pływać w okularach. Co tu są za strefy? Wszystko jest z liściami. Z liśćmi. Nie wszystko, masz jednolite kolorki niżej. Nie, takie... Bezpłodne. No żeż... Ja... chromolę! Zobacz to wyżej. Pieprzę to Tamagotchi przez okno zaraz. Żadne nie jest atrakcyjne. No... Wiesz co jest najgorsze? Czy ty to widzisz? Ty masz wielki brzuch. Nie, mam kaloryfer na wielkim brzuchu. Wiem. Weź się obróć tak troszkę. Ale jakie te... I żebra ci wystają. A! Dobra, czekaj, wywołam czapaję i będzie okej. Naprawdę, naprawdę, Tabi, naprawdę teraz tak... Weź jeszcze dla dzieciaków stroje kąpielowe, zobacz, czy dzieciaków nie można w basenie utopić. A to jest mój. Uuu, jakie ma gadki. Weź to pokaż. O. Mój zostaje w tych. Co ty chcesz dla swojego? Mój może być w tych. Dobra. Zobaczmy jeszcze męskie stroje. Magda, zakryj oczy. Mister, no kurwa, ryle. No, mówiłam ci, że z niewieścią po tym ślubie? W ogóle jakie to są style? Nie wierzę, że ten styl mogli nazwać macho. No cześć! Od kiedy mister ma kolczyki? No właśnie, nie wiem. Ale ja mam te gacy ze stanką, te kolczyki usuwam, bo... Kto zrobił... Coś takiego z mego chłopa. Ty, no, w tych, ty sama wzięłaś go za męża. W tych gadzach to nawet. A czekaj, co jest w ogóle w strojach tutaj do pływania dolnych. A wiesz co, włosów mu tak trochę brakuje tu i ówdzie i wygląda jak taka panienka. No to nie jest, bo ja widzę, że w Simsach nie ma włosienia, ale zobacz, jakie bermudy sobie też może strzelić. Uuu, a w tych to nawet wygląda tak jak ten z American Pie. Magda, jak może chłopu takie ciuchy z różowym w ogóle? Kto to kurwa projektuje?
No te są słodkie. Czy, przepraszam bardzo, czy w siedzibie EA posadzili piątkę małych dzieciaczków, dali im szablon i maluj? Wiesz, podejrzewam, że to twórcy jej. W sumie ten niektórzy wbrew pozorom lubią różowy. Ale no bez przesady, to jest męskie. No i teraz nie wiem, czy go w tych zostawić, czy mu te slipy założyć. Załóż mu slipy, jak będzie mokry, to będzie lepiej wyglądało. Dobra, te są mraźne. A zdejmij mu ten naszyjnik, bo wiesz, metal, woda to nie współpracuje. To jest prawdziwe srebro tam, metal. Srebro. No oczywiście, że stal nierdzewna, chirurgiczna. Mój mister ma wszystko co najlepsze. Jest mraźny i mi zazdrościsz. Nie, zniewieściał jak tylko się wydał. W sumie bardzo dobrze, że mój mąż cię nie kręci. Bardzo mnie to cieszy. Kurwa, u sąsiadki znowu biegają słonie. Jest godzina 22:30. Spądź, gówniarze! Poczekaj, bo te gówniarze ciebie oglądają. No, te gówniarze przyjechały w odwiedziny, mogłyby już pojechać. Czemu ci się zmieniła fryzura? Bo ty do spania masz. No cóż. No bo ja chciałam tylko na dzień. Moja Simka ma wszędzie inne fryzury. Nie tylko tu, w mojej serii też. Nie, miałam troszeczkę złe skojarzenie odnośnie tego, co właśnie powiedziałaś. Ale spoko. W sensie? Powiem ci po nagraniu. Dobrze. Chcę weź Barabara, bo taki mraźny się zrobił po tym temu. A mi Kamil pościeli łóżko i wyszedł. No, jak Kamile. Słodziak. Nie. A, trójka, haha, trójka. Słuchajcie, trzeba zmienić jeszcze trochę zasady konkursu do trójki. Ale o tym muszę z Magdą pogadać i coś się pojawiło. Także trójka najwcześniej za tydzień. Jeżeli wszystko będzie dobrze. No skarbie, kocham cię, ale czy ty mogłabyś mi nie ten... Wiesz co, znowu się zastanawiam, czy ja nie powinnam się wyprowadzić od was. Ja mi tak poniekąd przeszkadzam tu. No. Jak nam przeszkadzasz? Czemu ja z nim rozmawiam? Masz za duży brzuch do innych rzeczy. Nieprawda. Musisz się szybciej urodzić. Jaka dupka, mister! Normalnie gimierzninia. To wygląda dziwnie. Wygląda jak miała skrzela przy brzuchu. Dlaczego oni się nie mogą bzyknąć? W końcu jesteś wielorybem. Ja chyba naprawdę jestem zbyt zaawansowanej ciąży. Albo i nie? No spróbuj ich położyć spać. Nie. Moja ciąża jest zbyt zaawansowana. Włosy ci się zmieniły. Właśnie widzę. A nie powinno. Mister spać. A jak wstaniesz, to weź się wykąp. Kina, możesz mi powiedzieć, co ty do cholery robisz? Wymieniasz się z misterem, wiesz? Teraz on tam leży, bo już mu zdążyłeś zagrzać. Chyba, że znowu coś jest nie tak z łóżkiem. A nie, jest okej, dobra. No wiesz co, mister cholero, żebym ja ciężarna ci grzała? To właśnie dzisiaj mi się dziecko urodzi. Tak? Ja się tak nie do końca zdecydowałam na imię. Czekaj, bo mój syn wstał. Synu, pęcherz, papu. No jak się nie zdecydowałaś? Córkę ty nazywasz, syna ja nazywam. Nie? Tak, tak rozmawiałyśmy. Nie? Nie pamiętasz już tej rozmowy? Ja rozumiem, że to było późno w nocy, no ale... Nie? Tak. Nie. A ty masz krótką pamięć. Mam. Aspiracje mogę... Czekaj, bo muszę... Przepraszam, ale to jest naprawdę sprawa niecierpiąca wzroki. Zwłoki. Oj, te zwłoki twoje. No wiesz, z kim muszę pisać o czym. Mhm. No pozdrawiam cię, Bartuszu, serdecznie, jeżeli oglądasz. Słuchajcie,
Magda, czytałaś, co napisali w mikrofonie? Nie. Mikrofon w tej serii nie służy do śpiewania. Wiem, że nie służy, on służy do opowiadania kawałów. No. Siągnij pią. No, miał być twój syn artystą, no to niech też będzie artystą kawalarzem i włącz trójkę. No już, tylko muszę mojemu tam, wiesz. Ja śpię, ty śpisz, jak wstaniesz, to idź jeść. Zobacz. Twój syn nie śpi, tak poniekąd. Tak, nie, mój syn nie śpi i ma nie spać, to jest bardzo dobrze. Sprzątnij to, młody, i rysuj ludzi. Niech mamusia narysuje. Będzie chciał, to sobie narysuje. Czego nie banglo? Bo nie ma żarcia w lodówce. Nie ma żarcia w lodówce, musi być żarcie w lodówce. Aha, to jest dla ciebie. Cyk. Madzia gotuje. O, widziałeś, że jest nowa opcja? Czekaj, to jest mój syn. Jaka? Sprzątnij w lodówce. Przecież ona zawsze była. Nie, było wyrzuć jedzenie popsute. A jest teraz sprzątnij w lodówce. To nawet nie zwróciłam na to uwagi, ale... Dobrze, że mam Madzię, która ogarnia. Co my chcemy? Kurczak krótko smażony? Może być. O, szarlotka jest. To szarlotkę też możesz zrobić. Z cynamonem. Niom, 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 niom. Czy dla taką, proszę, kawałek bez cynamonu. A tak, ty nie lubisz cynamonu. No. Dlatego nienawidzę perfum młotki. W sumie też nie lubię samego zapachu cynamonu, ale smak mi odpowiada. Kina za godzinę idzie do pracy, kina jest w ciąży. No to co? Moja Simka była w ciąży, rodziła 3 dni i 3 dni do pracy chodziła i to nie przeszkadzało. Co ty myślisz, że jak jesteś w ciąży, to masz być lepiej traktowana? Tak. Nie. Tak. Nikodem za godzinę do szkoły, Montgomery za godzinę do szkoły. Czy twój Montgomery jest ogarnięty? Tak. On nigdy nie jest ogarnięty, on jest synem Kamila. Nie no, w miarę coś tam ogarnia. W ogóle czekaj, Montgomery, czy ty możesz iść pływać? A czego ty basen testujesz moim synem, nie swoim? Bo mój maluje. To sobie lepiej kołyskę kup. Jaką kołyskę? No, a gdzie małego szczyla położysz? Gdzie są kołyskę wsadzę? Chyba Wstać. Chyba u siebie ją pierdyknę. Może na balkonie ją postawię? Właśnie miałam mówić, że Bajgiel może spać na balkonie. Dyku. Które wywalić, to do biegania, czy to do podnoszenia? Do podnoszenia, bo do tego się mało juma ktokolwiek. No. Więc się biegacie. Sejro, chcesz dziecko na balkonie zostawić? No. Okej. Okay. Mhm. Co jest? Nie ma polskich znaków. Weź sobie w ten po prostu wejdź. No co za... Rzeczy dla dzieci. Ale tak właśnie powiem ci, że mam napis od Simsów jakiś taki japoński. No właśnie widziałam, no i tak patrzę. Okej. Okay. Unisex. Pasuje do koloru ścian z zewnątrz. No. Moje dziecko po prostu będzie od małego oddychać świeżym, simowym powietrzem. A później trzeba będzie przerobić pokój syna i dostawić mu to drugie łóżko. Tak, bo będą szli sąsiedzi ulicą, zobaczą, o, kołyska na balkonie, dziecko się drze. Hejo! No. Pierwsze, co się nauczy mówić, to będzie siema! Wcale mi pralka nie zaczęła wirować. Ja bym ci powiedziała, co to dziecko się na początku nauczy od sąsiadów, ale to nie jest zbrań. Cicho, nic nie wiesz. Nic się a, nie a to ja mam coś wiedzieć? Nie. No właśnie, ja to sama wymyśliłam przed chwilą. Ty, mister, masz ćwiczyć programowanie, co ty robisz? Nie ma graj w grę! Tylko programuj, wesypisz wtyczkę. Ty weź na siebie, zobacz, w którym ty okresie ciąży jesteś. Dopiero w drugim? Wiesz co, ja nie jestem taka pewna, czy ty na pewno dzisiaj sobie urodzisz. Czy, no dzisiaj na pewno, czy dla nas, a czy dla nich to... No właśnie, no dobra. Zobacz, co ja lepiej robię. Jak zwykle śpię, no cóż, jeść. Ty miałeś gotować, przecież ty miałeś kliknięte 2 rzeczy do ugotowania. Ugotowałam i poszłam spać. Ty naprawdę ugotowałeś? Nie.
Czemu twój syn tak... Ktoś to miał zjeść? Dobra, to weź sobie zjedz i dopiero później gotuj. Dobrze. Czemu ona Simka nie posprząta w lodówce? Nie wiem. Dobra, Magda posprząta. Weź mojego szczyla wyciągnij z basenu, niech idzie do szkoły. Właśnie, twój szczyl pływa, pływa. Zobacz, jeszcze się... napierdziela żabkę i roz. Jeszcze motorczyń rzeczy, no. Ale widzisz, że nie potrzeba tego. Nie potrzeba drabinki, bo wyszedł obok. Znowu będą problemy z morderstwem. No niestety. Weź, żeby się ciężko uczył, skoro idzie, to spójrzmy się na lekcję. Nie, nie, Magda to jednak kocha swoje dziecko. Nie, nie, nie. Słuchajcie... No bo cóż, ja nie jestem jak każda matka, która wie, że ma syna idiotę, ale cały czas chwali, że cudowne dziecko. No ja po prostu jestem szczera, no i tyle, no. Niech się przyzna. Nie, czekaj, to jest to mój. To niech oddaje. Nie, no przyznaj się. No, też poprawa ceny. A zauważyłam, że są dwie różne wersje na to. No to różnie bywa. Jestem no, a co ja się już rozochociłam? Ja nie wiem, taka czasami jesteś rozochocona. Podnieca no, Gara zobaczy i od razu hu, hu, hu. O, proszę, a, twój. A ten co? Ma przebiec kilka okrążeń, całkiem sporo. niech biega. O, co za matka. A to się wnalazł ostatni poziom tego gotowania. No to dobrze, cieszę się. Co jemu się tam zrobiło w tym? No, że osiągnął, że ma poprawę. A, to do. To do lodówki. A którego mi, słuchaj, się zrobiło? Zwykłego czy wykwintnego? Zwykłego. A zobacz, ile stoję na wykwintnym. Tu. W ogóle nie masz. Dobrze, trzeba będzie nad tym popracować. Wyślij mnie. Aha, ty mnie już wysłałaś do toalety. Dlaczego jesteś szczęśliwa? Gdzie ty zostawiasz? Z przyzwyczajenia. Do zlewów tej. W łazience na górze, bo tam mamy najdroższy zlew. Super. Masz chwilę, możesz sobie pograć, jak chcesz. Sobie podkoksisz może tą zabawę. Dobra, może być. Chyba, że wolisz pływać. Nie. Podeszła pod basen, w tył zwrot. Stwierdziłam, że jest brzydki i nie chcę. Weź mnie pod prysznic, zanim pójdę do roboty. Ale ja dla ciebie go chciałam, nie dla siebie. Po co mi ten basen? Ja chciałam kwadratów. Nie, weź taki, taki. A teraz twierdzisz, że jest brzydki. Boże, czemuś mi pokarał taką Magdą? Żeby ci nudno nie było. No. Zobacz, co to głównie żeria robi. Mój to pierwsze, co robi, to odrabia lekcje. Sprzedaj tego pantingi. Gówniarz się utrzymuje już. Niestety, to nie mogę. Całe 11, ty no, popatrz. Na chrupki będzie miał. Może nawet koles jakąś dokupi do tego. Młody, jak odrobisz lekcję, to idź ćwicz. A twój co robi? Gdzie twój odrobi lekcję? Magda, ja nie chcę cię martwić, ale twój syn jest dziwny. A on się teraz bawi w bezdomnego. Przypominam ci, że w poprzednim odcinku twój syn bawił się bezdomnego, a teraz mój bierz przykład z twojego. Dzieci mogą kopać skałki? Nie wiem. Nigdy dzieci nie wysyłałam do kopania skałek. Wiesz, bo nagrywam te Sims raz w tygodniu, a później nie pamiętam, gdzie są skałki. No też nigdy nie pamiętam. Może. No widzisz, wykorzystaj do czegoś swojego syna. Niech ci zioło pozbiera jeszcze. Nie chcę zioła tam. Zioło to mam od swojego... kolegi. Kolegi. Tam miałaś, niżej. Niżej kobieto trzy są. Tu i na prawo jeszcze masz dwie. Na prawo mam dwie na prawo.
Poczekaj, to moja siostra jest mądra. He? Czy zdarza jej się, co by jej nie przechwalić? Ty się nie przyzwyczaj. No nie, 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 spokojnie, grozi mi to. Dobra, mój ma kolejka stąd do wieczności, a twój dalej odrabia lekcje. Sobie mój też. A ty co robisz? A już wróciłam z pracy? Tak, masz pod prysznic. To suru spać. Co wyglądam teraz do roboty? A co mój gówniarz ma do roboty? Ja mam trzech przyjaciół w ogóle. No się cieszę. Mam trzech przyjaciół. A się napatoczyli. Aha, i muszę tego mistera wyobrazić, jak przyjdzie, zacznę się na nim skupić troszeczkę. Weź mojego wysi, niech w szachy sobie gra. A czekaj, niech tu... Aha, bo on dalej nie jest w domu. Niech się umyje. To może się umyje, niech zadzwoni po tatusia i z tatusiem pogra w szachy. Najpierw niech się umyje, bo śmierdzi. No to niech weźmie mnie prysznic. A jak chce, no nie dzwoni po tatusia, co ja mu bronię. Nie, bo on musi grać w szachy z kimś, więc wiesz. No tak poniekąd. A mój teraz poszedł kopać skałki, a jak wróci, to niech sobie idzie do pęcherza, sobie ogarnia. Kiedy wstanie, to też sobie ogarnie pęcherza, wola Boga po prostu. A co ci jest nie tak? Co mi jest nie tak? Co mi jest nie tak? A, czy nie wyspana jesteś? No. I do toalety chcesz. Twój syn jeszcze nago dzwoni do ojca. A co, nie może? Wiesz co, czekaj. Cyk. Skoro wykopałeś, synku, mapę skarbów. Cyk. Tylko przy ostatnią skałkę anuluj, bo ci nie zatrybi. Jak mi nie zatrybi? Wszystko mi zatrybi. Mhm. Anulowałaś tu skałkę ostatnią? Tak. A, dobrze. Boże, zero w ogóle wiary we mnie. No. A, mister, to są awans. To chyba przez przypadek. Zobacz, kim on teraz jest. Dobra, czekaj, bo... Niech no ja syna ogarnę. Ruszaj dupę do domu. Dobra, co jest mister... A czekaj, Kamil przyszedł? Przyszedł, jest w łazience. Weź go, zagoń do tych szachów. Jeszcze twój syn musi... Wstawaj! On bardzo kocha swojego ojca, jak widać. Ojciec przychodzi, a ty idzie spać. Graj z Kamilkiem. Czego ten mój syn jakiś taki nietrybiący dzisiaj? No, coś się popsuł. O, ma jeszcze jedną tom. Ale synu, ty mnie siku iść! On wolał talerz. Skończysz tu siku. Wydobądź i otwórz. Tylko mi się nie ścikaj tam, bo cię czasna. Jak ja tam? Poród za... nie wiadomo. Może rzeczywiście ci się urodzisz? No, zobaczymy. Poczekamy, aż urodzisz. Poczekamy. W kolejnym odcinku. Nie, dzisiaj. Tę kopnę w dupę, po prostu z nią coś... Wiesz co, pracuj ciężko, a mnie nie wkurw. Dobrze. Skarbie mój, weź ty sobie coś wszamaj. Na przykład to, co już wyciągnąłeś. I... napisz wtyczkę. Programuj i napisz wtyczkę. Czy my tutaj zombie Karla mamy? Nie wiem. Mamy. Ale to jest zombie Karlu, to go postawił młodego w pokoju. No, na biurku. Zombie Karl jest zarąbisty. To je wszystkie laleczki się podobają, pragnę zauważyć. Ale do zombie Karla mam największy ten... sentyment? No. I do Violet.
Dobra, synu, to weź se porysuj i spać. Co robi twój syn? Poszedł jeść. Może by tak jeszcze pograł z tym ojcem? No w sumie. Co on jak jest, to niech będzie z niego jakiś pożytek w końcu. Jeszcze musi dwie partie szachów rozegrać. Później sobie może gdzieś kina. Ja się śmieję przez sen. To już widzę srogo odpierdziela. No. Ale z drugiej strony pytanie, co tam mi się śni? A ja ci tam mówię, że to przez ciążę. Ja tam mister w kąpielówkach mi tam, wiesz, lata. Tudzież bez kąpielówek mister mi tam lata. Mhm, jasne, jasne. O, proszę. Kamil olał twojego syna. Twój syn nie miał zjeść. Ostatnio mój syn nasłuchał się przecież opowieści, jak to było, jak rzuciłam jego ojca, to wiesz. No tak. I później o jednorożcu. Tak, różowym. Tak, po prostu piękna tematyka. No, wszystko się zgadza, co chcesz. Dobra, ten ogarnięty. Kina, czy ty rodzisz, czy... Nie. No, Madzia wróciła. No, super, że dopiero teraz zauważyłaś. No właśnie wróciłaś, więc kiedy miałam zauważyć? No ja wróciłam kilka minut temu, a ty dopiero teraz zauważyłaś. No tak. Nie, kina, relax, take it easy. Gdzie wstajesz? Idźże grać. Wiesz co, to może jeszcze przed spaniem skoczysz do kibelka. No mogę, mogę. Chociaż bym też coś pogryzła, no ale dobra. No, pogryźć zawsze możesz rano. Kina, czy ty jesteś... Aha, bo ty do pracy jesteś ogarnięta. Weź ci pobiegaj, to szybciej urodzisz. Może urodzić coś? Mister, jak wstanie, to sik. Mógł być jak wstanie, ale dobra. Czy ty do pracy masz już wszystko? A ja tak jeszcze musisz ćwiczyć programowanie. Tu programuj i ćwicz. Mój syn jest ogarnięty w stanie to. Papu? Twój syn? Też jest ogarnięty. Boże, dopiero wtorek dzisiaj, cały tydzień przed nimi do szkoły. No. Biedne dzieci. No. Żeś wiedziała. Nie, to moja synka nie urodzi dzisiaj. Urodzi. Nie. Ja ci mówię, że urodzi. Jak nie urodzi, jak wstanie, to kończymy odcinek i urodzi w kolejnym. Jakie wstanie? Na koniec dnia. Nie, jak wstanie. Ale dlaczego tak? Bo odcinek trwa 33 minuty. No to co? To taka ładna liczba, 33. Dobra, słuchajcie, kończymy na dzisiaj, urodzi w kolejnym odcineczku. Czekaj, się nogę trzęsie, ona na pewno będzie zaraz rodziła, zobaczysz. Mhm. Zwłaszcza, że za godzinę idzie do pracy. No to akurat po pracy, by to lepiej się tam, gdzie tam trzeba i no. Coś jej może wyskoczy. Mhm. Dobra, słuchajcie. Aj no weź. Nie, Magda. Wszyscy oczekiwali porodu. No to sobie poczekają do jutrzejszego odcinka, wiesz jaka jest sytuacja, więc wiesz. No tak, ty tak lubisz być w ciąży i dłużej przenosić dziecko. Dokładnie. No. Dobra, więc my na dzisiaj kończymy. Widzimy się w jutrzejszym odcinku. Jutro standardowo o 14:30. To tak. Cóż, standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, niewidziane. Pozdrawiam was, kina. Ze mną była Madzia. Byłam, pa, pa. Trzymajcie się i cześć.